A ja chciałbym się podzielić z słowem Bożym. Nie wiem, czy czasem nie kojarzycie mnie już, że to słowo Boże zawsze czytam, albo może często, bardzo często, ale Duch Święty pobudza mnie i często dotyka mojego serca. I wiecie, takie miejsca w Słowie Bożym są, kiedy wracamy do nich. Kiedy nie wiem, czy to może świadczy o tym, że nie zaliczyłem jakiegoś egzaminu, i znowu jeszcze raz i jeszcze raz. Nie wiem, czy tak jest, ale na pewno jest tak, że to słowo jest żywe dzisiaj że ono jest takie samo jak było 2000 lat temu, ono jest dzisiaj aktualne, i jest zupełnie takie same. I wiecie czego ja potrzebuję, czego my potrzebujemy? Potrzebujemy tak, żeby w rzeczywistości Bożego słowa każdego dnia przebywać. Zaraz wytłumaczę o co chodzi. Chodzi o to, że świat i ten system światowy ma swoje prawa. A tutaj jak Ania powiedziała i my to dobrze wiemy, jak słowo Boże o tym mówi, Pan Jezus o tym mówił, że istnieje świat duchowy. Istnieje świat duchowy i Duch Święty rozmawia z nami. Bóg rozmawia z nami przez Boże Słowo. Bóg do nas przemawia i mówi do nas przez Boże Słowo. I kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy obcujemy z Bożym Słowem, kiedy jesteśmy z Bożym Słowem, to żyjemy rzeczywistością. Kiedy go wpuszczamy do naszego życia, to karmimy się nim i nasz organizm się może zdrowo rozwijać, i on funkcjonuje właściwie. Amen. Natomiast kiedy sobie odpuścimy i żywimy się tym, co jest na zewnątrz, mogą to być różne rzeczy, nie będę wymieniał po kolei, ale wiecie co jest, tu się nasłuchasz, tu zobaczysz, tu gdzieś jeszcze pooglądasz, tu gdzieś doświadczysz czegoś i to wszystko, co, co nie uniknie nas, bo żyjemy, funkcjonujemy w ciele, w ciele tak samo na tym świecie i to nas spotyka na co dzień. Ale kiedy tylko tym żyjemy, to będziemy postępować jak według tego świata. Zgadza się? Natomiast kiedy będziemy czytać Boże Słowo, obcować z Nim, przebywać z Nim, to będziemy przeżywać Boże Słowo w naszym życiu i będziemy postępować zgodnie z Jego wolą. Amen? Chyba to nie jest okazanie, które miałem mówić. <laughs> nie zamierzam Was długo dzisiaj trzymać. To będzie kilka, no, kilkanaście minut które chciałbym... Pastor sobie pokiwał, tak, w jego wydaniu kilkanaście minut. Żebyśmy mogli skupić się na Bożym Słowie, które przeżywam w swoim sercu, które się łączy z tym, co powiedziała w świadectwie Ania, które się łączy z tym, co żeśmy śpiewali o miłości Bożej, o tym, że Ciebie kocham, Panie. Jak wyrazić słowami to, że Ciebie kocham? Wiecie, Słowo Boże jest bardzo praktyczne. Ewangelia naczytamy, Pan Jezus to powiedział wyraźnie. Jeśli mnie kochacie, to co będziecie robić? Będziecie słuchać moich słów i, i chętnie je wykonywać. To jest tak proste, popatrzcie. To jest tak proste. Nie musimy się tutaj spinać, próbować, produkować. Nie muszę tego wykrzyczeć. Nie muszę po prostu być posłuszny temu, co Pan Jezus powiedział. Amen. Wykonywać Go, powiedzieć, zgodzić się z Nim. Powiedzieć, Panie, tak, nie rozumiem nawet wszystkiego, co Ty powiedziałeś do mnie, ale chcę to przyjąć wiarą. Ty mi to wytłumacz, Duchu Święty, włóż to w moje serce, i ja chcę tym żyć, bo to jest Twoje Słowo i ja go kocham. Ja cenię go i szanuję i chcę nim żyć. Chcę go wy wypełniać. Jest tak? Hallelujah. Więc mamy takie wspaniałe wyznanie. To jest moja Biblia. Amen? Powtórzmy, to jest moja Biblia. Cichutko. Chyba nie mamy Biblii. To jest moja Biblia. Jestem tym, kim ona mówi, że jestem. Potrafię wszystko, co ona mówi, że potrafię. Amen? Haleluja. Więc zgadzajmy się z Bożym Słowem. Otwórzmy dzieje apostolskie. Ja bym chciał już wrócić do słowa. Dzieje apostolskie. Drugi rozdział. Dzieje drugi rozdział i będziemy czytać od pierwszego do dwudziestego pierwszego wersetu. Mamy otwarte? Czytamy. A gdy nadszedł dzień pięćdziesiątnicy... Byli zgromadzeni razem wszyscy na jednym miejscu. Nagle od strony nieba dał się słyszeć szum był jak uderze, uderzenie potężnego wiatru wypełnił cały dom, w którym się zebrali. Wówczas zobaczyli, jakby języki ognia rozdzieliły się one i spoczęły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, stosownie do tego, jak Duch im to umożliwiał. W Jerozolimie natomiast byli obecni religijni Żydzi, którzy przybyli z ziemi zamieszkanych. Przez wszystkie narody pod niebem, odgłos uderzenia wiatru przyciągnął cały tłum takich pielgrzymów. Każdy, kto przybył, był zdziwiony, że słyszy ich mówiących w jego własnym języku. Czy ci ludzie, którzy mówią, nie są Galilejczykami? pytali zaskoczeni i zdumieni. Więc jak to się dzieje, że każdy z nas słyszy swój własny dialekt, w którym się urodził? My, partowie, medowie, elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontii, Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą koło Cyreny, przybysze z Rzymu zarówno Żydzi, jak i prozelici, kretańczycy oraz Arabowie. Słyszymy ich, jak w, język, w naszych językach mówią o wielkich dziełach Boga. Wszyscy zatem, zaskoczeni i oniemiali, o nie mówili jeden do drugiego. Co to wszystko znaczy? A byli i tacy, którzy drwili. Ci ludzie upili się młodem winem. Wówczas powstał Piotr wraz z jedenastoma podniósł swój głos i wyraźnie przemówił do zgromadzonych Judejczycy i wy wszyscy, którzy przebywacie w Jerozolimie, posłuchajcie uważnie tego, co mam wam do powiedzenia. Wbrew waszym przypuszczeniom ci ludzie nie są pijani, lecz gdyż jest dopiero dziewiąta rano, tu chodzi o to, co zapowiedział prorok Joel. Oto w dniach ostatecznych mówi Bóg, wyleję z mego ducha na wszelkie ciało. Prorokować będą wasi synowie i córki, wasza młodzież, dzieci dopowiem, młodzież mieć będzie widzenia, a waszym starcom dane będą sny, a nawet na moich niewolników i niewolnice wyleję z tych dniach, w tych dniach z mego ducha i prorokować będą. Dokonam cudów na niebie wysoko, a także znaków na ziemi nisko. Krew i ogień oraz kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pana wielki i wspaniały. Wtedy każdy, kto wezwie imienia Pana, zbawiony będzie do tego miejsca. Nie wiem, czy macie coś takiego, kiedy czytacie te dzieje apostolskie. Są dwie takie świadomości w naszym, naszym, naszym umyśle, się pojawiają. Jedno to cudowny kawałek historii, a drugie to jest takie pragnienie Duchu Święty, chce dzisiaj tego samego. Amen? Macie coś takiego? Jeżeli tak, to jest wszystko w porządku. Chcę Was zachęcić. I tutaj przeczytaliśmy kawałek Słowa Bożego, co się wydarzyło i co rozpoczęło nowy czas w życiu chrześcijan. Ja się tak bardzo cieszę, wiecie, że żyjemy w takim czasie, jakim żyjemy, że żyjemy właśnie po tym, wydarzeniu wylania Ducha Świętego. i na nowo chciałbym rozbudzić, że to nie jest jednorazowe przeżycie, kiedyś tam kościoła na początku kiedy rozpoczęli. bo właśnie ja tak się wychowałem. No tak, tak się nasłuchałem z początku i zanim zacząłem czytać Słowo Boże, zanim zacząłem słuchać Bożego Słowa tak jak ono się ma słuchać, to nasłuchałem się trochę innych rzeczy. Tam potem wam powiem o tym. Ale wiecie, tutaj jest napisane bardzo wspaniały sposób, jak Duch Święty, jak Bóg zaplanował zesłać Ducha Świętego do każdego z nas, do Ciebie i do mnie. I to się wydarzyło 2000 lat temu. Amen? I słuchajcie, chciałbym dzisiaj zwrócić, nie będę mówił całej szereg, szerokiej gamy, ale zwrócić uwagę na pewną grupę ludzi, którą musimy uświadomić sobie i otworzyć nasze serca i zacząć funkcjonować tak jak dzieci Boże, których Bóg powołał właśnie przez napełnienie Ducha Świętego. To są synowie, to są córki, to są młodzieńcy, młodzież, to są starcy, to są dzieci, amen? Czytamy to? Jest napisane, że wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Wiecie wszyscy, to znaczy wszyscy. To w tym, w tym akurat urywku Słowa Bożego wiele razy pojawia się słowo wszyscy. Wszyscy, każdy, kto uwierzy. Wszyscy zostali napełnieni. Wszyscy zaczęli mówić innymi językami. I wiecie, to jest dziwne, że 16 narodowości słyszy własny język. Kiedy oni wyszli, następny punkt, który bardzo mnie cieszy i wiecie, modlę się o takie punkty w naszym życiu, żeby kiedy ewangelizujemy, żeby było słyszalne, widzialne, ponadnaturalny sposób, bo Duch Święty działa w ponadnaturalny sposób. Ostatnio, kiedy modliliśmy się o to wydarzenie na, na rynku 17, tutaj w Ustroniu, to wiecie, przyszło mi to na myśl, że tam w tym, w tej Jerozolimie nic by się nie wydarzyło. To był czas, kiedy wszyscy ludzie przychodzili na pielgrzymkę. Kiedy była Pascha, kiedy wszyscy przychodzili na pielgrzymkę i wiele narodowości, jak słyszymy tutaj 16 języków, czyli wiele narodowości z wszystkich, wszystkich miejsc świata zjechali się ludzie, żeby być w Jerozolimie na to święto. I kiedy oni by sobie tam byli, a w górnej izbie by się modlili wierzący, uczniowie Jezusa, 120, to by się nic nie, takiego nie wydarzyło, ale Powstał szum, to był jak huk wiatru, tak mogę sobie to wyobrazić. I wiecie, co to sprowadziło? To było tak ponadnaturalne, że wszyscy ludzie zwrócili uwagę, że coś jest innego. I tak kiedy modliliśmy się o ewangelizację, modlę się o to, aby też Duch Święty w nas, kiedy jesteśmy napełniani, kiedy jesteśmy w miejscu modlitwy, aby nas napełniał w taki sposób, aby to było widzialne w mieście. Amen. O to się modlę, o to proszę, bo wiem, że to jest możliwe. To się raz wydarzyło, przynajmniej raz wydarzyło w dziejach apostolskich. Myślę, że w historii od tego czasu wiele razy, ale modlę się o to, aby za mojego życia, w naszym czasie, w teraz tym czasie, aby takie rzeczy się wydarzały, aby to ludzie przez znaki i cuda, przez ducha świętego zobaczyli i przyszli, usłyszeli i zapytali: A o co tutaj chodzi? Było też wielu takich, którzy to drwili, ale to, to, nie, to, nie, 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 to nie ma znaczenia. Słuchajcie, Duch Święty działa przez ludzi wierzących, przez Ciebie i przeze mnie. I dzisiaj na co chciałbym zwrócić uwagę, żebyśmy razem pochylili się nad tym Słowem, to nad proroctwem, które Piotr przytoczył, proroctwem z Joela, który był wiele lat wcześniej zapowiedziane. I wiecie, trochę mam kłopot, kiedy sobie tak pomyślę o Izraelitach w tamtym czasie, kiedy Joel mówił to proroctwo. Przypuszczam, że oni w ogóle nie rozumieli, o, o co chodzi. Wiecie dlaczego? Powiem Wam kilka przyczyn. Po pierwsze, w Izraelu w tamtym czasie kobiety nie miały nic do powiedzenia. Prorokami byli tylko, tylko mężczyźni. Jeżeli jakikolwiek przyszło jakieś prorostwo, jakieś poselstwo albo cokolwiek, to tylko mężczyźni byli prorokami i wypowiadali te słowa. A Joel zapowiada, że na synów i na córki wylejemy go ducha. On mówi, że to będzie na równi. Nie będzie ani. Mężczyznę tutaj, kobiety tutaj, trochę, wiecie nawet, kobiety też, mężczyźni tak będą fest napełnieni, a kobiety trochę mniej. On mówi i na synów i na córki. Chciałbym, żebyście, żebyśmy to złapali dzisiaj w szczególny sposób. Wyleję mojego ducha na synów i na córki, na młodzieńców i na starców. Wszyscy zostaną napełnieni moim duchem. Jest napisane z mojego ducha udzielę, wyleję mojego ducha na ziemię. I to się wydarzyło. Wiecie, jaki to jest niesamowity dar, jaki to jest niesamowity potencjał, że wszyscy, wielcy i mali, kobiety i mężczyźni, słuchajcie dzisiaj, jak tutaj siedzimy na tym miejscu, wszyscy jesteśmy przygotowani, wyposażeni, napełnieni Duchem Świętym. A jeżeli jeszcze nie, to to jest wszystko możliwe przed nami, żebyśmy byli, usługiwali. Ale wiecie, co tu jest naj, 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 najcenniejsze, które zna, zauważyłem, które. Wiecie właściwie to na urlopie, kiedy czytałem te, te, te dzieje apostolskie, już nie wiem, który tam set razy chyba w moim życiu, ale kiedy postanowiłem no, na nowo czytać dzieje apostolskie, zobaczyłem, że tutaj jest napisane: I prorokować będą wasi synowie i wasze córki. I to jest jedna z rzeczy, która w Izraelu kiedyś była nie do pomyślenia, żeby kobieta prorokowała. To było nie do pomyślenia, żeby kobieta publicznie mogła coś mówić, a Bóg zapowiada, że to się stanie. I teraz chcę Wam powiedzieć dobrą nowinę: to się stało. Hallelujah. To się stało w dzień pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty stąpił. Jak Ania tutaj mówiła o dzieciach, to wiecie, widziałem ten obraz, jak malutkie dzieci, trzyletnie dziecko jest w stanie przeżywać w duchowy sposób. Wiecie dlaczego? Ania to bardzo prosto wytłumaczyła. Ja tu nie, nie jestem potrzebny już teraz. Bo tak samo duch Boży działa z duchem malutkiego dziecka. Amen? Duch do ducha. Nie potrzeba jest wielkiego zrozumienia, nie potrzeba jest wielkiej teologii ani litery. W ogóle nie potrzeba jest nawet umiejętności czytania, ale duch do ducha. Kiedy stąpi duch Boży, on dotyka ducha. I jest rzeczywistość duchowa. My, my, my jesteśmy, wyobrażamy sobie, że jeżeli ktoś czegoś nie zrozumie, wiecie, to jest pokuta. Po średniowieczu, gdzieś tam jakiś, jakiś, wiecie, taki, no coś niedobrego się wkradło do naszej historii, to za, możemy zauważyć. Wkradło się coś takiego, i zwłaszcza w Europie, że jeżeli czegoś nie rozumiesz, to znaczy, że tego nie ma. I to bardzo dużo zamieszało w ludziach, w głowach ludzi. Dlatego, że kiedy Duch Święty działa, on nie działa na nasz mózg, na nasz rozum, ale on działa w naszym duchu. Amen. I kiedy my modlimy się na przykład w językach, nasz umysł tego nie przyswaja, nasz umysł tego nie rozumie. Wiecie, że ja nigdy nie zrozumiałem, kiedy oczywiście było tłumaczenia i wtedy już wiedziałem o co chodzi, ale nigdy, kiedy modlę się w językach, ja za bardzo nie wiem w ogóle, co, 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 co się dzieje, co się mówi. Też tak macie? <laughs> Modlicie się w językach, modlę się w Duchu Świętym, modlę się w językach i nie przyswaja to mój rozum. Ja sobie myślę czasami, wiecie, nie wiem, czy też tak macie, zadam wam takie pytanie, czy tak macie, że diabeł przychodzi, wiecie, on nawet na modlitwę przychodzi. Zdarza się to, że nawet w czwartkowie na modlitwie przyjdzie i tak blisko mnie przyjdzie, że go słyszę. I on mówi tak, a słuchaj, dzisiaj to ty chyba coś tworzysz za siebie, to nie jest język niebiański, to nie jest język Ducha Świętego. On przychodzi i tak, to tak mówi. Więc wiem, że wtedy właśnie Duch Święty chce używać mnie, bo jemu to przeszkadza, szatanowi to przeszkadza. Że my w niesamowity sposób objawiamy, wypowiadamy rzeczy Boże w Duchu. Amen? I za każdym razem, kiedy nie będziesz używał tego daru, jeśli go masz, kiedy jesteś napełniony Duchem Świętym i modlisz się w języka, to będzie ci ciężej wrócić z powrotem, bo będziesz myślał swoim umysłem, no ale to jest niemożliwe. Przecież to jest niemożliwe. Wiecie, czasami przychodzi też do mnie, chociaż teraz już nie, bo wie, że to nie działa na mnie, przychodził do mnie czasami szatan i mówi tak, a lepiej jest powiedzieć kilka słów zrozumiałych, niż wiele tysięcy niezrozumiałych. No, nie modli się więc... <laughs> w Różny sposób. Szatan nawet słowa Bożego jest w stanie użyć. Zgadza się? Mieliście też tak? Dlatego chcę was tu w tym momencie zachęcić w szczególny sposób, kiedy robicie coś w duchu. Jestem przekonany, że trzyletnie dziecko, dziewczynka trzyletnia nie była w stanie zrozumieć wszystkiego, co, co po prostu, ale w duchu była w stanie przeżywać to samo, co dorosły człowiek inteligentny. Inteligencja tutaj nie ma w ogóle znaczenia. W ogóle nie ma znaczenia. Amen? Zgadzacie się ze mną? Liczy się to, co jest w duchu. I tutaj właśnie Bóg mówi o tym, że w ostatecznych dniach wyleje z mojego ducha. I napełnieni będą wszyscy, będą synowie i córki prorokować. I wiecie, mnie to uderzyło, i zacząłem szukać, co to znaczy prorokować, co to znaczy mówić, i wypowiadać proroctwa. Zawsze sobie wyobrażałem, że proroctwo to jest tak jak w Starym Testamencie mówi Bóg przez proroków i mówi, tak mówi Pan. I wtedy Bóg mówił przez proroka. I to jest, to jest proroctwo, okej, okay, to jest proroctwo. Ale wiecie, pierwszy raz sobie zaznaczyłem w historii mojego głoszenia ze słownika, przepisałem sobie i przeczytam wam to, bo ubieram nawet okulary, żeby nie minąć ani jednego. Słuchajcie uważnie. Chcę podkreślić na początek jeszcze, że prorokować będą synowie i córki. I słuchajcie, co to oznacza proroctwo. W biblijnym tekście proroctwo co oznacza? Ogłaszanie, publiczna deklaracja, wyjawić coś publicznie, jako wyrocznia Boga, Bożych tajemnic, Bożą wolę dotyczącą życia chrześcijan, Napomnienie leniwych, zachęcenie zmęczonych i atakowanych, przemawianie z poczuciem autorytetu danego od Boga, przekazywanie instrukcji Kościołowi. Teraz chcę jeszcze raz przeczytać. I prorokować będą wasi synowie i córki. Amen? Słuchajcie, jak to jest niesamowite, co się wydarzyło w Dzień Pięćdziesiątnicy, że wszyscy byli napełnieni. W tej izbie tam było 120 ludzi. Wiecie, tam były kobiety, tam byli na pewno całe rodziny, były dzieci, byli mężczyźni, byli uczniowie, i wszyscy oni zostali napełnieni duchem świętym. I chcę zachęcić każdego z nas, jeżeli jest jakaś jeszcze mała wątpliwość, albo mała jeszcze jakaś przestrzeń w Twoim życiu jest, że a może to nie jest dla mnie w tym stopniu. To chcę Ci powiedzieć odważnie, że Duch Święty jest tą osobą, tym Bogiem, który napełnia nas, abyśmy byli prorokowali, abyśmy wypowiadali publicznie. Więc proroctwo to nie jest coś, co jest ponadnaturalne, to jest ponadnaturalne tak, ale coś, co jest do wyznaczonych ludzi, to jest do Ciebie i do mnie. Amen. Każdy, kto jest napełniony Duchem Świętym, ma prawo i powinien to robić, wypowiadać publicznie, opowiadać. Co powinien opowiadać? Świadectwo. Powinien opowiadać to, co Ania dzisiaj powiedziała. To, co jest w naszych sercach, wiecie, to jest niesamowicie cenne poselstwo. Jesteśmy do tego wyposażeni przez Boga, przez Ducha Świętego, aby to robić, niezależnie od tego, kim jesteś. Niezależnie od tego, czy umiesz, czy nie umiesz, każdy z nas jest do tego wyposażony. To jest nasze dziedzictwo i to jest nasze błogosławieństwo. Chciałbym zachęcić Was tym słowem i nas wszystkich, żebyśmy nie zatrzymywali tego. Więc, Ania, jeżeli masz słowo, to do pastora i będziesz głosić. Jeżeli jakaś, jakaś siostra chce się dzielić, słuchajcie, nie zatrzymujcie tego, bo to jest hamowanie Ducha Świętego. Bo jest napisane wyraźnie: synowie i córki wasze prorokować będą. To jest niesamowite. Wasi młodzieńcy będą mieć widzenia. Starcy będą obdarowani snami. I wiecie, to jest wszystko po to, aby, aby było królestwo Boże poszerzane. Amen? Aby inni ludzie słyszeli, aby szum zewnętrzny był słyszany. Kiedy my do udostępnimy Duchowi Świętemu, aby on miał wolność w naszych życiu, żebyśmy mogli być używani. To on to zacznie robić. Tak jak tam w Dzień Pięćdziesiątnicy. Amen? Wierzycie w to? Kiedy my powiemy: Boże, nie mam żadnych przeciwności, jeżeli chcesz mnie użyć, to mnie użyj. Jestem otwarty, moje usta są do, dla ciebie, są gotowe dla ciebie. I wiecie, mogę mówić świadectwo, mogę iść na miasto, kiedy będą możliwości następne. To jest niesamowity też czas, niesamowita łaska, żeby wyjść do ludzi i mówić świadectwo, kiedy by yy, rozmawiać z ludźmi. W naszej pracy, w zakładzie pracy, w szkole, wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy, czy w autobusie, czy w środkach jakichkolwiek komunikacji możemy zagadnąć i w każdym miejscu powiedzieć o Jezusie Chrystusie. Że jest Moim Panem. I niezależnie od tego, kim jesteś. Amen. Wiecie, nie mam tutaj żadnych jakichś. Jeżeli Bóg tak zaplanował, już przez proroka Joela to powiedział, to On dla każdego, dla Ciebie i dla mnie ma taki sam plan dzisiaj. Amen. Hallelujah. Chciałbym też powiedzieć, że tam wtedy w Izraelu, kiedy to proroctwo było wypowiedziane i żeśmy sobie powiedzieli, że to było do nich nie do pomyślenia. Kiedy sobie pomyśleli, że kobiety będą prowokować, no to coś, coś chyba ten Joel nie za bardzo z nim. Wyobraźcie sobie teraz sytuację, kiedy niczego nie było takiego, nigdy takiego czegoś w życiu nie było. Trochę teraz przypominam z niedzieli, jak było nasze dzieci usługiwały i i wiecie, i tam było takie przedstawienie z jednej strony tradycji, to co trzeba, a z drugiej strony zastanawianie się tego, jaki to ma sens. Pamiętacie? taki Ten królik i, i, i myszka, czy zając i myszka. I myszka wiedziała dokładnie to, co trzeba, bo zawsze tak było, tak trzeba. Więc kiedy lista była, to trzeba zacząć od, początku, od porządków, bo tak od porząd porządki są na pierwszym miejscu, prawda? Pamiętacie to? Więc... Y Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze nasze myśli na to, że są rzeczy w naszym życiu poukładane w taki sposób, że my wiemy, że tak trzeba, bo zawsze tak było. I zaczynamy od tego, bo tak zawsze było. Amen? Ale teraz zwróćmy uwagę na to, jak mówi Boże Słowo. Bo przed chwilą żeśmy cytowali, że jestem tym, kim ona mówi, że jestem. Mam to, co ona mówi, że ma. I mogę wszystko, co Biblia mówi, że mogę. Amen? Dlatego tu chodzi o to, że kiedy Bóg mówi, i dla nas to jest trochę niezrozumiałe, albo trochę się to kłóci z tym, co jest w naszych porządkach, to musimy zmienić nasze porządki, a nie słowo Boże. Amen? Kiedy Bóg mówi, że mam podnosić ręce, a ja nie czuję, żebym miał podnosić ręce, to co? Mam Boże słowo zmienić czy podnieść ręce? Podnieś swoje ręce, zachęcam Cię. To pomaga. Posłuszeństwo jest niesamowitym darem. Halleluja. I tutaj jest z jednej strony tak, że my mamy rzeczy, które żeśmy się nauczyli, do których żeśmy się przyzwyczaili, i wiecie, ja sobie wyobrażam, i trochę mi żal jest tych Izraelitów, którzy słuchają takiego proroctwa i tam w tym czasie sobie myślą, no mężczyźni, synowie i córki prorokować będą. Czy to jest możliwe? Czy to jest czasem nie już jakiś może w niebie? Może gdzieś tam. Rozumiecie mnie teraz? Nadążamy za tym? Wróćmy się do tamtych czasów i spróbujmy pomyśleć ich myślami. Czy to jest możliwe? Czy to czasem nie jest jakieś ponad nasze myślenie? Czy to nie jest już inny świat? Bo przecież my żyjemy w innym świecie. Tutaj są takie porządki, zawsze jest tak, zawsze tutaj jest taki porządek, tu jest taki porządek. I tak już się utarło i tak będzie chyba. Nigdy się nie zmieni. A tutaj Bóg mówi przez proroka Joela: mówi, że wasi synowie i córki wasze będą prorokować. I następnie mówi jeszcze, co on mówi dalej. Czytajmy, co mówi dalej. Wasi młodzieńcy, wasi młodzieńcy, wasza młodzież będzie mieć widzenia. No ale młodzi przecież nigdy nie mieli nic do powiedzenia. To oni siedzieli po cichu. Dzieci, tak jak Ania powiedziała, to one nam przeszkadzają. Prawda? A Pan Jezus mówi, nie przeszkadzajcie. To jest niesamowite, to jest odkrycie do nas. Na bożeństwie to, pastor, za, za, zastosujemy. Dzieciaki będą tutaj rozrabiać coś, to powiemy, nie przeszkadzajcie dzieciom. Królestwo Boże chyba się innymi prawami rządzi. Tutaj jest napisane, że wasi młodzieńcy, wasza młodzież będzie mieć widzenia. Będzie mieć widzenia. To znaczy, że to będzie z Ducha Bożego. Amen. Że młodzi pójdą tam, gdzie Duch Święty poprowadzi, gdzie ich prowadzi, amen. Hallelujah. A my mamy błogosławić, my mamy być w tym miejscu, gdzie my modlić się i błogosławić, amen. Być tymi ojcami, być tymi, którzy są razem z Duchem Świętym, idziemy. I może w naszym młodości było inaczej. To jest tak jak z Izraelitami. U nich też było inaczej. Ale to nie znaczy, że mój porządek ma tutaj zarządzić. Chcielibyśmy popatrzeć, co mówi Boże Słowo. Amen. Chcielibyśmy stanąć w miejscu i powiedzieć, Boże, chcemy poddawać się Tobie, Twojemu głosowi. Amen. Wasza młodzież, mieć będzie widzenia, a Waszym starcom dane będą sny. Hallelujah! Wiele seniorów jest. Wiele, wiecie, to jest też niesamowite, że Bóg wiele rzeczy robi przez, przez sny. Amen. Uświadamia różne rzeczy. Chciałbym tutaj przetoczyć taki przykład. Wiecie, zawsze w naszym życiu walczymy z jakimiś, jakimiś yy, rzeczami. I pierwsi uczniowie też walczyli z tym. Wiecie, chciałbym tutaj trochę odkryć, takich, ob, obnażyć takich rzeczy, które kiedy sobie myślisz, że to tak, tak było pięknie wyglądało, to tak do końca nie było. Jesteśmy wszyscy ludźmi kiedy uczniowie byli już napełnieni duchem świętym kiedy Piotr taką piękną mowę wygłosił on powiedział wszyscy tutaj na końcu 21 werset tego właśnie proroctwa Joela on mówi tak wtedy każdy kto wezwie imienia Pana będzie zbawiony Piotr grzmi słuchajcie on wypowiada Boże słowa z natchnienia Ducha Świętego ale nie wiem czy zwróciliście uwagę że tak do końca Piotr nie wiedział co mówi nawet w tym momencie Dlatego, że kilka wersetów dalej, kilka rozdziałów dalej, ten sam Piotr nie chce za, za żadne skarby iść do Pogan. Pamiętacie taką historię? Kiedy oni głoszą tylko Izraelitom, tylko Żydom, tylko tym, którzy są z narodu wybranego. I wiecie, i oni sobie myślą tak, wszystkie narody, no fajnie, wszystkie narody, więc głoszą i trzy tysiące ludzi się nawraca. I zostali oszczeni, i wiele ludzi się nawraca. I on głosi tylko do nich, i tak w jego mentalności, Piotra, tak sobie wyobrażam, tylko była ta myśl, że to będzie tylko Izrael. Bo wiecie co on robi? On nie idzie w ogóle dalej, tylko głosi do tych, którzy są w Jerozolimie i w okolicach, Judei, w Galilei, tak, zgadza się. I pewnego raz, razu przychodzi do niego e, anioł. Miał widzenie, Piotr ma widzenie. Pamiętacie dziesiąty rozdział chyba dziedzinie apostolskich? Ma widzenie i w widzeniu widzi te zwierzęta wszystkie, te, te, te płachte z tymi zwierzętami. Więc gdyby sobie myślę, gdyby Piotr był taki otwarty i taki mówi: Panie, skoro mam iść do wszystkich narodów, idę do wszystkich narodów, no to on by nie miał takich problemów. A Bóg daje mu widzenie i on mu mówi: Bóg mu mówi wyraźnie teraz: jedz te, te zwierzęta. Możesz zabijać i jeść, robić pieczeń i jeść. A Piotr mówi, nigdy, przecież to są nieczyste. I wiecie, i Bóg mu mówi, nie, nie miej za nieczyste to, co ja oczyściłem. I wiecie, co tam jest, powiedziane? On trzy razy musiał mieć to widzenie. Za pierwszym razem nie mógł się tego. Wiecie, on walczył tam ze samym sobą. On był tak wychowany w żydowskiej kulturze, był tak wychowany w, tym, w, tym, w tej kulturze ojców. Że za żadne skarby nie przyszło mu nawet do głowy, żeby iść do Pogan, przecież oni są nieczyści. My nigdy z poganami nie mamy nic wspólnego, bo taka jest tradycja, to nie jest nic złego. Taka jest tradycja i takie było zawsze. My się z nimi nie mieszamy. Rozumiecie? I teraz ten Piotr mówi wszakże każdy, kto wzywa imienia Pana, będzie zbawiony. <laughs> Słuchajcie, ale jeszcze nie jest świadomy tego, że każdy to znaczy każdy. I on się zapiera i sobie myśli, no ale tylko nie poganie. No to teraz Bóg mówi: ale to słuchaj, to co, co powiedziałeś tam na tym rynku? Każdy czy nie każdy? I Piotr walczy, wiecie, i drugi raz ma widzenie i widzi to samo i sobie myśli: No, Boże, czy to naprawdę się nie pomyliłem? Czy wszystkie widzenia są od Boga? <laughs> czy czasem coś nie jest od przeciwnika? Czy, czy, czy gdzieś się nie, nie zawieruszę i nie zbłądzę? Ale kiedy trzeci raz mu Bóg mówi, to do drzwi zapukali ludzie. Przyszli ludzie i mówili, że oni też mieli widzenie. Pewien Korneliusz, i to już źle brzmi, bo jest poganinem, on się modlił i Bóg mu dał widzenie i posłał, że do tego domu. Wiecie, Piotr sobie myśli, no nikt nie wie, że tu jestem. Posyła posłańców, puka, wie, modli się, coś tutaj chrześcijańskiego jest, ale, ale, ale jest poganin. Widzicie ten kontrast? Każdy z nas ma pewną barierę i nawet czasami wielkie slogany potrafimy mówić, w natchnieniu nawet w natchnieniu Ducha Świętego kiedy Piotr mówił mówił natchnieniu Ducha Świętego ale do końca jeszcze nie wiedział co mówi każdy, kto wzywa imienia Pana, będzie zbawiony, będzie zbawiony. I teraz Piotr przychodzi, wziął sobie obstawę, wziął sobie świadków, żeby wiecie, tam czasami nie, nie odeszło coś. Dzisiaj to by był monitoring oczywiście, żeby to było nagrane i można było sprawdzić. Ale on sobie wziął obstawę, przyszedł do Korneliusza, bo skoro Bóg już trzy razy mu mówił, no to, 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 to rozumie, że trzeba iść. Przyszedł do tych ludzi i wiecie, tak do końca ja sobie myślę, Staram się być Piotrem teraz. Gdybym przyszedł i ja bym miał takie wielkie przeciwności, to bym sobie pomyślał: Dobra Boże, powiem im, że jeśli się nie upamiętacie, nie będziecie pokutować, to pójdziecie na śmierć, pójdziecie do piekła i wyjdę. Niech sobie robią co chcą z tym. Rozumiecie? Skoro Bóg tak chce. Tak jak Jonasz zrobił, nie? Pamiętacie Jonasza? On przyszedł i powiedział: że Niniwa będzie zburzona, jeśli się nie upamiętacie. I oni się nawrócili. I wiecie, i teraz sobie wyobrażam tak, i Piotr jest w obstawie ludzi ze swojej społeczności. To byli Hebrajczycy, to byli Żydzi. I on sobie myśli, no to powiem, zrobię to, co do mnie należy i wynoszę się tam stąd. Ale wiecie, co się stało? Bóg pokrzyżował ulany. Kiedy on zaczął mówić o Jezusie Chrystusie, który został zabity i który zmartwychwstał, w tym momencie Duch Święty wstąpił na cały dom. Były dzieci, były kobiety, byli mężczyźni, i najgorsze, co mogło być, to to byli poganie. I zaczęli mówić językami, i zaczęli uwielbiać Boga. Duch Święty wstąpił na pogan. I Piotr patrzy i mówi: Boże, ale ja jeszcze nie skończyłem mowy. Ja chciałem mi wytknąć o tych pogaństw swoich. A Bóg wstąpił na pogan. Popatrzcie, Bóg robi przez Ducha Świętego to, co zamierzył i zaplanował. Amen. Przychodzi tam, gdzie zaplanował. Albowiem tak Bóg ukochał świat, że swojego syna dał, aby każdy, kto uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Każdy. I Piotr przekonał się o tym. Piotr przekonał się o tym. Chciałbym powiedzieć, że jeżeli byśmy mieli czas, to jeżeli dali byśmy poszli, to to nie był ostatni wyskok Piotra. Więc nie patrzmy się na nasze życie, że czasami mamy jakieś zachwiania, i czasami sobie myślimy in, inaczej. Bo była też sytuacja jeszcze taka, dalej, dalej, dalej później. Wiecie, i powiem tak, że nawet Pan Jezus, nawet Bóg w swoim planie powołał apostoła, którego posłał do Pogan, i to był apostoł Paweł. Zgadza się? Kiedy on go powołał, i wiecie, to jest do mnie niesamowicie dziwne, i, i też, że on był ze środowiska. Farzeuszów, ten, który był wykształtowany, ukształtowany według kultury, według nauki, według jak, jakkolwiek, a Jezus sam objawił się mu i powiedział: Pójdziesz do Pogan. Ty oznajmiesz do Pogan, pójdziesz do Pogan. I wiecie, apostoł Paweł poszedł, kiedy, kiedy został napełniony Duchem Świętym, kiedy został zbawiony, kiedy poszedł do Pogan. On głosił, że nie ma żadnej różnicy między Poganinem a między Żydem. Głosił, że nie ma żadnej różnicy między mężczyzną a kobietą. Przeczytamy ten werset potem. I on głosi to, że to się stało w Dzień Pięćdziesiątnicy. On głosi to, że Duch Święty, kiedy wylał Bóg, Ducha Świętego, udzielił z Ducha Świętego, wszyscy w Jezusie, Chrystusie są jedno. Amen? Wszyscy są napełnieni Duchem Świętym i wszyscy będą ogłaszać. Halleluja. I gdzie chciałbym zachęcić nas do tego, bo wiele sytuacji może nas blokować. Ja kiedyś spotkałem się, kiedy jedna siostra mówiła takie świadectwo i sobie mówi, Janusz, jak kiedyś będą pojedyncze modlitwy z Boże, to nie bo w tym zborze nie musicie się przejmować, kiedy będą pojedyncze modlitwy z Boże i jest taka trochę cisza, ona ma takie pragnienie, żeby się modlić, żeby uwielbiać Boga głośno, podnosić ręce, ale nie wypada, kiedy pierwszy mężczyzna się nie pomodli. I wiecie, żal się mi zrobiło tej siostry i tłumaczę jej to. I mówię jej, Dzień Zielonych Świąt, Duch Święty został wylany na mężczyzn, na kobiety, na dzieci, na młodzież, na starców, na wszystkich, aby wszyscy posługiwali, aby wszyscy uwielbiali Boga jednakowo. Jednakowo. Amen. Hallelujah. I wiecie, kiedy jej to tłumaczę, ona miała otry otwarte i mówi, to jest, czy to jest możliwe? Czy to jest możliwe? I potem zaczęliśmy się modlić. Ja mówię, chcę, żebyś się modliła razem ze mną, żebyś mogła być otwarta. Kiedy, wiecie, nie czekaj, kiedy przyjdzie do, do, do zgromadzenia i kiedy jest ta cisza, to ty rozpocznij, ty zacznij uwielbiać, zacznij modlić się, rozpal ten ogień. I wiecie, ona tak zaczęła robić. Pamiętam takie pierwsze modlitwy, kiedy, kiedy pierwszy raz się zaczęła modlić, tak nieśmiało, wiecie, to tak jakby rower, jak zaczynasz pod górkę pedałować, to te pierwsze ruchy są takie ciężkie i potem coraz szybciej, coraz szybciej miała jeszcze w takiej świadomości coś, że nie wie, czy może. I wielokrotnie w nas przeciwnik przychodzi przez to, żeby żeby to gasić. Żeby powiedzieć, a słuchajcie, to jest dziecko, co tam dziecko może. Pan Jezus inaczej patrzy na te rzeczy. Młodzież, co oni jeszcze mają do doświadczenia? Co oni wiedzą? Nigdy tak nie patrzmy. W duchu jesteśmy jedno. Amen? W duchu jesteśmy napełnieni, wyposażeni, aby być razem. Haleluja. Aby iść razem. Amen. I tak samo jak, wiecie, ja nie chcę wam więcej czasu, dużo czasu zabierać, ale chciałbym w szczególny sposób dzisiaj, właściwie chyba tylko to jedno, chciałbym, żeby było wyostrzone. Żebyśmy byli przygotowani i wiedzieli, i byli pewni, i świadomi tego, że Bóg patrzy się na ciebie tak samo, jak na pastora. Amen. Że On patrzy tak samo... To nie znaczy, że ktoś ma służbę taką, ktoś ma taką, ktoś jest posadzony jako przełożony, ktoś jest jako lider, ktoś jest jak, jak prowadzący. To nie ma znaczenia. To jest między nami umowne. Amen. Ale w duchu jesteśmy jedno. W duchu jesteśmy jedno, dlatego możemy uwielbiać, wysławiać Boga w duchu razem. Amen. Zawsze. I kiedy dzieci przychodzą, to chciejmy, żeby one zachęcajmy je, uczmy je, tak jak Ania tutaj powiedziała. Wiecie, mi się to bardzo podoba. Pamiętam taką akcję, ale to już było w naszym zborze, to wam powiem bardzo otwarcie. I to było wiele lat temu, kiedy był jakiś koncert tutaj. Już pamiętam koncert pieśni z pielgrzyma to był. Było dużo ludzi tutaj. I bardzo ładne były pieśni wykonane, w takim. jedne były przerobione taki na nowoczesny sposób, inne były, chyba Dorotka wtedy prowadziła te pieśni, ten, ten, ten zespół, duży taki chórek tutaj był zrobiony bardzo fajnie. I zaprosiłem gości, zaprosiłem ludzi, wiecie, dosyć dużo i jak o dziwo wszyscy się zgodzili, wszyscy przyszli. No ale jak to było święta zawsze czy Nowy Rok, to yy, mówię, weźcie wszystkich dzieci, rodziny, wszystkich weźcie, bo to jest koncert do wszystkich, do rodzin. Tak było ogłaszane, tak zaprosiłem. I wiecie, oni przyszli, rzeczywiście, no, nie miałem pojęcia, że jeden ma czwórkę dzieci, drugi ma trójkę dzieci. No i oni przyszli wszyscy i mówią sobie, to gdzie? No to, to na balkonie, będzie najlepiej widać, nie? No ale te dzieciaki tam, wiecie, na tym balkonie, on sobie mówi, no to tam po tych balustradach będą się gdzieś wieszać, to idziemy tutaj na dół. I siedzieliśmy tutaj, staliśmy tutaj na dole pod balkonem. I pamiętam tę scenę taką, że kiedy te dzieciaki, wiecie, one były z, 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 tak jak nauczone w, w, w rodzinie, czy w szkole, czy gdzieś tam, nie, rodzice nie, nie byli nawróceni, zbawieni, więc te dzieci, jak usłyszałem melodię, muzykę zaczęły tańczyć. I wiecie sobie tańczą, te dziewczynki za ręce się trzymają, obracają się, ci, ci chłopacy zaczęli tańczyć, ktoś tam klaszcze. I nie zapomnę, wiecie, nieunikalny widok. Jeden z takich braci, starszych, poważnych braci, nie, nie widuje go. Przyszedł do niego i napomniał te dzieci, że to są poważne piosenki <śledzianie> to są poważne pieśni. <śledzianie> I ja wiecie, stałem z tyłu i ja miałem taki ubaw, bo te dzieci się patrzą na niego, przecież my jesteśmy poważni, tak? Taki miałem wyraz twarzy. I, i dalej sobie tańczył i I ze dwa razy chyba tam przyszedł, napominał ich, potem rozglądał się, gdzie są rodzice. A my, słuchajcie, też żeśmy uwielbiali. Ja tam ręce podnosiłem do góry, udawałem, że w ogóle nie wiem o, o sprawie. On był załamany, że nikt nie zwraca uwagi, że one tańczą. Więc czasami taka mentalność, słuchajcie, a te, te dzieciaki, one naprawdę radują się, cieszą się, prawda? Chciałbym zachęcić do tego, żebyśmy nasze dzieci zachęcali do uwielbienia. Ja się bardzo cieszę z tego, co, co się rozwija, co się, co, się, co się dzieje. Niech nasze dzieci będą pełne świadomości. Wiecie, my, ja nie miałem tej, tej, tej możliwości, żeby usłyszeć, że Boga można w tak swobodny sposób uwielbiać, że przychodzisz przed tron Boży. I nie ma znaczenia, czy ty jesteś taki koloru, czy takiego koloru, czy jesteś takiej płci, czy tej, takiej rasy, czy takiego języka. To nie ma w ogóle znaczenia. Przychodzimy do Boga. Do Boga Wszechmogącego. Ten, który mnie wybawił, ten, który mnie oczyścił, który dał mi tożsamość, który dał mi swoje imię. Amen? I tego Boga uwielbiam i mogę Go wywyższać. Wiecie, co się stanie, kiedy nasze dzieci, kiedy nasze wnuki, kiedy nasze dzieci będą rozumiały, to, 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 że to tak się dzieje? One będą tak jak Joel zapowiedział: przychodzić i będą ogłaszać, będą prorokować, będą, będą mieć wizję, opowiadać. Halleluja, niech to się dzieje. Chciałbym powiedzieć: niech to się dzieje, niech to się dzieje już. Amen. Jest ktoś jeszcze ze mną, kto chce, żeby to się działo już. Halleluja. Żeby ci najmłodsi, żeby mężczyźni jak i kobiety, żeby ogłaszali wszyscy, żeby ogłaszali, żeby uwielbiali Boga, podnosili czyste ręce do Boga. Amen. Takie słowo jest napisane i zawsze ktoś mi tam przypominał, że mężczyźni na każdym miejscu mają podnosić ręce do góry. Ja zawsze sobie myślałem, no to tak się uparli na tych mężczyzn. Kiedyś czytam to słowo i patrzę i tam jest napisane i kobiety też. Od razu jeden werset dalej jest napisane. Więc słuchajcie, nie ma różnicy. Nie ma różnicy. Czytajmy to zresztą, to jest napisane w Galacjan. Apostoł Paweł tak wyraźnie pisze. Czytajmy Galacjan, trzeci rozdział to jest chyba. Galacjan, tak, trzeci rozdział, dwudziesty werset. Ja to trochę wyrwię z kontekstu, może Wam trochę to potem na, pokoloruję do kontekstu. Ale 3,28. Galacjan jest niesamowitym objawieniem. Apostoł Paweł do tego zboru pisze bardzo wyraźnie, bardzo jasno. I 28 werset mówi tak, nie ma już znaczenia, czy ktoś jest Żydem, czy Grekiem, niewolnikiem, czy wolnym, mężczyzną czy kobietą. Wszyscy jesteście jednością w Jezusie Chrystusie. Amen. Teraz sobie tak wyrwałem go z kontekstu to słowo, a tam wcześniej jest napisane, że dziedzicami. Jeśli jesteśmy w Chrystusie, to jest coś niesamowitego. Chciałbym powiedzieć, że wszyscy jesteśmy w Jezusie Chrystusie jedno. Jednakowo. Przed Bogiem jednakowo. Nie ma różnicy. Nie ma różnicy. Jeśli jest jakaś różnica, to, to zrobi on Ty albo ja. To jest jedyna różnica, którą możemy zrobić. Bóg nie patrzy na Ciebie inaczej. Patrzy na Ciebie jak na swoją córkę, na swojego syna, jak na swoje dzieci. Amen. Hallelujah. Amen. Tutaj jest jeszcze napisane, nie ma niewolnika i wolnego. Słuchajcie, wróćmy jeszcze do Izraela. W tamtym czasie nie było w ogóle do pomyślenia, żeby niewolnik cokolwiek mógł powiedzieć. Jeżeli kobieta jeszcze mogła się odezwać i powiedzieć i mieć jakieś zdanie, przynajmniej w gospodarstwie, swoim, w swoim otoczeniu, w swoim zakresie obowiązku, tak niewolnik nie miał nic do powiedzenia. I nie wiem dlaczego, ale to wy mi podpowiecie, że tam w Joelu jest podkreślone, że niewolnicy i niewolnice. Czyli znowu tak samo mężczyźni, jak i kobiety. Wylany będzie duch święty. I dla nich to było też nie do pomyślenia, jak tacy ludzie, którzy są do usług, którzy tylko są po to, żeby otrzymywać polecenia i wykonywać, do niczego innego, jak to jest możliwe, że oni będą napełnieni i prorokować będą. To jest w ogóle już niemożliwe. A Bóg to zapowiedział i to się dzieje. Amen. On niewolników uwalnia na wolność. On daje im ducha świętego, aby mogli opowiadać. Amen. I to jest jego niesamowita wola, to jest jego niesamowite dzieło, którego nie możemy zaprzeczyć, to jest w Bożym słowie, jeżeli ktoś by chciał się zaprzeczyć tego przykro. Ale chciałbym się z tym podzielić, że Duch Święty w tobie i we mnie on działa w nas, abyśmy mogli mówić świadectwo, wypowiadać słowo, dzielić się. I to nikt inny tego nie może zatrzymać, tylko ty sam. Ale nie rób tego. Jeśli masz świadectwo, zgłoś się, mów, idź, opowiadaj, zachęcaj. Duch Święty pobudzi Cię w takim momencie. Przeczytajmy to jeszcze raz. Nie ma już znaczenia, czy ktoś jest Żydem, czy grekiem, niewolnikiem czy wolnym, mężczyzną czy kobietą. Wszyscy jesteście jednością w Jezusie Chrystusie. Haleluja. Amen. Amen. Na to słowo chce się powiedzieć Amen. Chcę Wam powiedzieć, że apostoł Paweł był niesamowicie prześladowany z tego powodu. I nie twierdzę wcale, że Tobie też będzie łatwo, jeżeli odważnie staniesz w tym słowie. Zwłaszcza jeżeli to są siostry, kobiety. Ale uwielbiajcie Pana, mówcie świadectwo, rozgłaszajcie. Amen. Róbmy odważnie to, co do czego nas Biblia zachęca. Mężczyźni tak samo. Chcę być w tym miejscu, tak jak tutaj Ania powiedziała miejscu ojcostwa. Ojcostwo to jest następny temat, który bardzo diabeł chce zniszczyć. Bo wiecie, kiedy nie ma ojca, nie ma rodziny. To będzie następny mój temat. Ale dzisiaj już daję wam spokój. Dzisiaj wszyscy jesteśmy jedno w Jezusie Chrystusie. Napełnieni, wyposażeni Duchem Świętym. Jak śpiewaliśmy, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty wypełnij. Nawodni, nawodni serce, które jest spragnione. Jeżeli jest to pragnienie w Twoim sercu, tak jak w dzień pięćdziesiątnicy, to jest możliwe każdego dnia. To jest możliwe każdego dnia. Amen. Przyjdź do Niego i świeżo na nowo być napełnionym. Czy śpiewasz, czy głosisz, czy, czy jeszcze tego nie robisz, a Bóg chce, żebyś to robił. Amen. Tak jak Ania powiedziała, że nigdy nie pomyślałaby sobie, że praca wśród dzieci. A Bóg właśnie tak ma poczucie humoru. Ja kiedy, kiedy, kiedy Kiedy kiedyś Bóg dotknął mojego serca, żeby coś powiedzieć, żeby wypowiedzieć jakieś słowa, powiedziałem, ale nigdy publicznie. Więc wiecie, Bóg czasami zachęca nas różnymi sposobami, bądźmy otwarci.